Papier, puszki i butelki. Z tego przychód jest niewielki, lecz składamy grosz do groszy, by się pozbyć tych dwóch koszy. Organiczne bioodpady bardzo lubią nasze kwiaty, więc zawartość pojemnika chętnie ta komora łyka. Wielkie sito, co dziś śmieci, przyszły kompost na dół leci. Wpadło ci tu coś przypadkiem? Sito znajdzie to ukradkiem. Wnet wystawią nam rachunek, jak za wikt i opierunek. Ten pojemnik to jest zmora. Powiesz, tam pcham do wora. Później nie ma innej rady, segregują twe odpady. Wybrać trzeba to do końca, choć to praca niepachnąca. Wielka hałda śmieci rośnie, nie wygląda to radośnie. Leży tutaj śmieć przez lata, a co roku jest opłata. I niemała to faktura, bo wciąż rośnie śmieci góra. Tych zostawić nie możemy, bo się szybko potrujemy. Więc co zrobić, mości panie? Pozostaje nam spalanie. Jadą wozy pełne śmieci i rachunek znowu leci. Morał wiersza jest już blisko. Pchasz pan kasę w palenisko. W czwartek wojewoda podlaski wraz z przedstawicielami wojewódzkich służb sanitarnych oraz przy udziale wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie zakaźnictwa zaapelował do społeczności o zachowanie dystansu społecznego, dezynfekowanie rąk i noszenie maseczek. Zapowiedział również, że wzmożone zostaną masowe kontrole respektowania wciąż obowiązujących zaleceń sanitarnych. Sytuacja w województwie podlaskim z dnia na dzień staje się trudniejsza. W ciągu ostatnich 48 godzin według rządowych raportów wykryto w województwie 1102 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Z dnia na dzień przybywa również zakażonych osób w Suwałkach. Według raportu w ostatnich dwóch dniach w mieście przybyło 36 zakażonych, w powiecie ziemskim suwalskim 20 osób, w sąsiadującym z nami powiecie augustowskim 38 zakażonych, a w sejneńskim 22. Serwis gov.pl informuje również, że w Suwałkach w ciągu ostatniej doby zmarła w związku z COVID jedna osoba, ale w województwie podlaskim ofiar śmiertelnych odnotowano aż 9. Najwięcej osób w ostatniej raportowanej dobie zmarło w powiecie siemiatyckim, aż 5. Od co najmniej 3 tygodni obserwujemy bardzo dużą ilość zakażeń na terenie naszego województwa. Ślad za tym również mamy bardzo zwiększającą się liczbę osób hospitalizowanych w naszych placówkach opieki zdrowotnej. Plasujemy się w ilości zakażeń w czołówce kraju. To biorąc pod uwagę i nasz stan ilości mieszkańców daje nam bardzo złe wskaźniki, jeżeli chodzi o ilości osób zakażonych. Obawy jasno również wyraził dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Przy poprzednich falach żeśmy słabo przechorowali, ponieważ nie było to tak wirus, ta mutacja nie była tak zakaźna. Natomiast też jakby szczepienia nie było naszą najlepszą stroną. W dużej mierze też zaszczepiły się osoby, które przechorowały. W związku z tym odporność populacyjna, którą mamy, jest bardzo niska. W szpitalu przede wszystkim chorują ciężko pacjenci niezaszczepieni, którzy nie przechorowali. Dyrektor Kochanowicz poinformował również, że w Białymstoku skończyły się już miejsca w pierwszym ze szpitali tymczasowych przeznaczonych dla pacjentów z SARS-CoV-2 i dlatego uruchomiona zostanie lecznica tymczasowa w białostockiej hali sportowej. W suwalskiej placówce według najnowszych danych hospitalizowanych jest 44 chorych na COVID. Pod respiratorami jest z tej grupy 11 pacjentów. Oznacza to, że mamy tu już teraz więcej ciężko chorych na COVID niż szpital miał obowiązek zabezpieczyć i leczyć na podstawie ostatniej decyzji wojewody. Według niej w Suwałkach powinny być 62 łóżka COVID-owe i 3 stanowiska z dostępem do respiratora. Tych ostatnich na dziś zajętych było 4-krotnie więcej. Jeśli suwalska placówka zapełni się pacjentami covidowymi wymagającymi izolacji i ścisłego reżimu sanitarnego, a zatem i przestrzeni, to gdzie będą się leczyć ci, którzy trafili do szpitala z innego niż COVID powodu? Na sąsiednim łóżku położyć niecovidowego pacjenta się nie da.